bardzo rzeką. Kilka musi taki model zbudować. Kilka i musi latać świetnie. Precyzyjnie. To nie ma muzyki. Nie ma muzyki. Na zawodach. Nie mam do tego robić, bo jednak ten program jest dynamiczny. Bardzo dynamiczny. Muzyka dowolna, ale rocka poprzez klasyczną, to jest też kwestia do... Dwuminutowy program układa się z różnych rodzajów muzyki. Najpierw lata wolno, potem szybko, potem bardzo dynamicznie, potem wręcz baletowo. Nawet jakąś figurę się udało. To jest precyzyjne. Każdy z tych względów, nawet chyba jak poszedł do świecenia przymarzowego. Wszelej prosimy się nie chwalić, bo to ma być niespodzianka do sędziów. Bartosz na modelarni jest od października. Jesteście najzdolniejsi, bo jak w ciągu roku można się czegoś takiego nauczyć. Kto jest dłużej niż rok? Pierwsi mówią, budujemy repliki wierne polskich rakiet, amerykańskich, jednostopniowych, wielostopniowych, także... I też mistrzowie polskich. No i w tym roku to mamy tylko dużo problemów, bo pan Boniecki bardzo dużo powołał kadry. Każdy model musi zadziałać, 7 silników. Na Mistrzostwa Europy, 7 silników, 7 spadochronów otwartych i to był brązowy medal. No. Mam bardzo ładny dyplom od pani Muchy, jeszcze udało mi się na koniec. Gratulujemy. Ale od nowego ministra jeszcze nie mam, ale to będzie przyszły rok. Powalczycie. Proszę pana, życzymy sukcesów i nie brązowego medalu. Tak, albo... ale minister musi zostać na stanowisku, bo proszę to jest pana. Problem. Jeśli będę chciał kolekcjonować od każdego ministra sportu dyplom, to on musi mi zostać na stanowisku. Tak jest. Oj, na drzewo. Oj, drzewo. Nie, no to pani minister przyleci po prostu. Nie, tu przyleci. Ale tam dobrze, że nie chcę mało. Tak. A tam przecież jak tak. To mają uprawę. Łapie nie leć tak wysoko. Dziękujemy! 80 podmiotami, które funkcjonują w Mielcu. I mamy do czynienia z wieloma branżami. Branżą wiodącą jest w dalszym ciągu lotnictwo, ale jak widać mamy również motoryzację, obróbkę metalu, przemysł elektromaszynowy, tworzywa sztuczne, branżę usługową, poligrafię, elementy budownictwa i przetwórstwo drewna też w niemałym stopniu obecne tutaj oraz inne IT spożywcza, farmaceutyczne itd. Chcę zwrócić uwagę na ten wykres, bo on będzie nawiązywał do branży metalowej, urządzenia dla gastronomii, wózki, tuskwarna, drony, zestawy głośno mówiące, opony, światłowody, nawet jachty, pomimo że Podkarpacie, jak wiadomo, na razie jeszcze dostępu do morza nie ma, ale... I obrazek również z lotu ptaka strefy ekonomicznej w Mielcu. Widzimy, jak ta sytuacja wygląda. W Mielcu 17 tysięcy miejsc pracy w samej strefie. W całym Europarku Mielec, który ma 25 lokalizacji na dzień dzisiejszy, to jest prawie 30 tysięcy miejsc pracy. Stopa bezrobocia mielecka 11.